Przyjaciele, chciałbym dzisiaj do Was powiedzieć kilka słów na temat takiego ruchu do przodu i niewycofywania się. Jest to Hebrajczyków 10:39. Mówi tak, lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. My nie jesteśmy z tych, co się wycofują i giną. List do Hebrajczyków 10:39. Każda forma wycofania się z Bożych koncepcji przynosi jakąś formę śmierci. Zawsze, kiedy się cofamy, przychodzi śmierć. Zawsze. To jest zasada duchowa. Krok w tył jest śmierć. Jest napisane, lecz my nie jesteśmy z tych, co się cofają i giną. Lecz tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Widzimy, że cofanie się dotyczy, ściśle dotyczy wiary. Tak? Czyli nie można cofać się i prawidłowo wierzyć. To jest niemożliwe. Cofanie się i prawidłowe wierzenie. Ludzie mówią do mnie, ludzie, którzy się cofają, że ja dalej prawidłowo wierzę. Ja mówię, nie wierzysz, bo List do Hebrajczyków 10:39 przeciwstawia cofanie się wierzę. Cofanie się jest z jednej strony, wiara z drugiej strony. Więc kiedy się cofamy, to my wychodzimy z jakiegoś pułapu wiary. Każde cofnięcie się powoduje wyjście z jakiegoś pułapu wiary i powoduje jakąś formę śmierci. Zawsze tak jest. Się tego nie ominie. Tutaj jest napisane, że cofają się i giną, lecz my z nich nie jesteśmy. My, którzy wierzymy i zachowujemy duszę, czyli tak naprawdę duszę, czyli psychikę, czyli cofanie się powoduje truskotanie naszej psychiki. Każde cofnięcie się powoduje strzał w Twoją psychikę. Czy to jest w ogóle, krótko powiedziawszy, to cofanie się to jest jakaś forma samobójstwa. Gdzieś się zabijamy. Coś zabijamy w sobie, kiedy my się cofamy. Wycofywanie się lub rezygnacja to jest przejaw dewiacji w ogóle. Wiecie, to jest w ogóle, to jest dewiacja. Dewiacja ta polega na całkowitym lub okresowym odrzuceniu norm lub wartości Bożych. To jest jakaś dewiacja duchowa. Rozumiecie, co to jest cofnięcie się lub rezygnacja? To jest odrzucenie całkowite lub częściowe jakiejś formy Bożej, jakiejś prawdy Bożej. To jest to cofnięcie. To cofnięcie to nie polega na tym, po prostu niektórzy ludzie myślą, że cofnąć się to znaczy całkowicie zawrócić. Absolutnie. Zobacz, cofnięcie się to nie jest zawrócenie gdzieś tam. Nie! Bo my nie możemy zawrócić. Wiecie, że dla nas, narodzonych z Bożego Ducha ludzi, nie istnieje forma zawrócenia. Kiedy się nawróciłeś, to się już nie odwrócisz. Bo ty kiedyś byłeś odwrócony. Tam był Bóg, a tu był diabeł. A teraz ty się nawróciłeś, teraz tam jest Bóg, a tam jest diabeł. Tak? Jesteś nawróconym człowiekiem. To jest proces, który nie może zostać odkręcony. Nawet jeśli ty upadniesz, to i tak będziesz stał w tej pozycji. O taką masz pozycję cały czas. Ale co to znaczy cofnąć się? To jest cofnąć. To jest cofnąć. Rozumiesz? Mimo, że przez cały czas jest Bóg przed tobą, tak? To kiedy się cofasz, to diabeł jest coraz bliżej. I ty się nie odwrócisz do niego twarzą, czyli ty nie pójdziesz do piekła. Ale zbliżając się do niego, zbliżasz się do jakiejś formy śmierci. Na wycofywanie się lub rezygnację składa się nie tylko jakby takie werbalne zaprzeczenie jakimś normom czy wartościom Bożym, ale każda forma praktycznego odrzucenia celów Bożych i realizacji tych celów. To znaczy, że jeżeli my mówimy prawidłowo, tak, ja jestem w takim miejscu, jestem w takiej służbie, robię to i tamto, czy też jestem w takim miejscu prawdy Bożej i on tą prawdę realizuje, my to mówimy, to wiecie, to tylko oznacza na początku, że my to wiemy.
Ale o ile my tego nie wprowadzamy w życie, tak, to my cofamy się. I cofamy się z wyznaniem na ustach. Wiecie, ile ja znam ludzi wiary, którzy z wyznaniem wiary cofają się? Z wyznaniem wiary się cofają. Przecież widzę, jak się cofają. Widzę, jak się cofają. Mówią prawidłowo, bo się wszyscy nauczyli mówić prawidłowo w kościołach charyzmatycznych, tak? A czasami to są ludzie tak wylęknieni, że się boją mi powiedzieć, jak się czują. Bo nie wiedzą, czy to będzie... Bo wiedzą, że życie i śmierć jest w mocy języka, to on mi nie powie czegoś, tylko on strasznie owija w bawełnę. Ja już wiem, że on się strasznie boi. Nawet mówię, nie wypowiem tego. Nie wypowiem. Ja tam, halleluja, chwała Bogu, halleluja, ale ten człowiek poprzez na przykład system lękowy, w którym jest, on się cofa cały czas. Rozumiesz? W ogóle cofa się. A gada dobrze. Gada dobrze. Tylko się cofa. Taki system dewiacji. Rozumiesz? Z Jezusem na ustach do piekła. Nie wiem, czy wy rozumiecie, o czym ja mówię. Ja nie mówię o do piekła pod tytułem, że pójdziesz do piekła po śmierci, bo tam nie pójdziesz. Tylko do piekła tu na ziemi się zbliżasz. Do bram piekielnych się zbliżasz. Do jakiejś formy śmierci się zbliżasz. Tak? Nie, ja nie jestem z diabłem. Ja patrzę na Pana. Ale ten Pan już jest tak daleko od twojej buzi. Ty dalej go masz przed oczyma. Zawsze go będziesz miał. Tak? Nigdy nie odpadniesz. Ale tutaj na ziemi możesz przeżywać albo niebo, albo piekło. Co chcesz przeżywać na ziemi? To jest w ogóle twój wybór. Ludzie, którzy się cofają, przeżywają piekło na ziemi. I ja widzę chrześcijan przeżywających piekło na ziemi. I oni do mnie mówią, że oni wierzą. Ja mówię, przecież twoje życie jest absolutnym zaprzeczeniem tego, co ty mówisz. To jest zaprzeczenie. Ty nie wiesz, co ja mam w środku. Dobrze, że ja nie ubliżam człowieku. Ja ci powiedział, co masz w środku. Masz w środku to, co na zewnątrz. Jesteśmy tak kurcze skonstruowani, że to, co w środku, to nam wyłazi na zewnątrz. Wcześniej czy później. Rozumiesz? Każdy lęk zgrupowany w środku wyjdzie ci na zewnątrz. Tak? Każde niedowiarstwo zgrupowane w środku, ono wyjdzie ci na zewnątrz. Wyjdzie ci wcześniej czy później. Przyjdzie docisk, docisk. Na przykład taki, jak się opowiadała tutaj Marta, taki docisk przyjdzie, tak? I tobie wyjdzie to na zewnątrz, tak? Po prostu, to nie ma opcji. Po prostu nie ma opcji. A więc widzimy, że wycofywanie to jest niepraktykowanie również. To jest niepraktykowanie. Już kiedy nie praktykujemy, to się cofamy. I nieważne, jaka ta mrzonka w nas jest, że my jesteśmy tacy super wierzący i tak dalej, i tak dalej. Tak? Co z tego, że ty wiesz wszystko o ewangelizacji, jak ty nie ewangelizujesz na przykład? Co to z tego powiedz? Ty wszystko wiesz, jesteś w stanie nauczyć kogoś. Ja cię nauczę, choć ja cię nauczę zaraz. Ja cię zaraz nauczę, jak trzeba ludziom zwiastować Chrystusa. Ale ty tego nie robisz. Ja cię nauczę prorokować. Ja mówię, a gdzie są twoje proroctwa? Chciałbym je poznać. No nie ma moich proroctw. Ja mówię, no nie mów mi, że uczysz prorokowania, a nie publikujesz swoich proroctw. Ja nie rozumiem. Jak ja doszedłem do wniosku, że jestem nauczycielem Bożego Słowa, to sobie założyłem Facebook. Nauczyciel Bożego Słowa, Artur Celański. Rozumiesz, jakbym doszedł do wniosku, że jestem kowalem. Tak? To sobie założyłem Facebook pod tytułem Usługi Kowalskie. Tak? Ale nie doszedłem do takich wniosków. Nie rozpoznałem w sobie kowala. Tak? Rozpoznałem w sobie nauczyciela Bożego Słowa. Więc jak mówisz, prorokujesz, no to pokaż mi swoje proroctwa. Gdzie jest prorok? Proszę ciebie, XY. Przecież proroctwa, to przepraszam, z tego co ja rozumiem, są do ludzi. Tak? No ty tu upublicznisz. Dlaczego nie masz upublicznionych tych proroctw? To kiedy tam prorokujesz? No proszę cię. Czyli można teoretycznie obstawać przy Bożych prawidłach, a w praktyce ich nie realizować i to jest cofanie. Dalej, przyjaciele, wycofywanie się to jest postawa, jest jakby podstawą buntu i zwiedzenia.
Ponieważ wycofując się, człowiek tworzy alternatywne normy i przekonania. Wiesz, co człowiek robi, jak się wycofuje? Tworzy alternatywne normy i przekonania. Wiesz dlaczego? Bo musi sam sobie wytłumaczyć, dlaczego jest w tym miejscu. Ja jeszcze nie spotkałem człowieka, który się cofnął, rozumiesz? I powiedział do mnie tak, wiesz Artur, w ogóle cofnąłem się, jestem cofnięty w rozwoju. Ja nie słyszałem takiego chrześcijanina. Natomiast słyszałem mnóstwo chrześcijan, którzy się cofnęli i wyjaśniali mi, że miejsce, w którym są, to jest miejsce lepsze niż w którym ja jestem. Czyli co zrobili? Stworzyli własne koncepcje. Alternatywne do koncepcji prawdziwych. Słuchajcie, ludzie są mistrzami świata w tworzeniu fałszywych koncepcji. My wszystko jesteśmy w stanie wytłumaczyć. Rozumiecie? Jestem łysy. Ja mógłbym wytłumaczyć, dlaczego ja takie włosy noszę. Ja mogę w tej chwili stworzyć mnóstwo koncepcji. Bo szampon oszczędza. Bo mnie nie swędzi. Rozumiesz? Jaka jest prozaiczna prawda? Mój ojciec był łysiejący. Nie zdążył wyłysieć, bo zginął w wypadku. Gdyby żył, to by wyłysiał. Takie geny dostałem, tak? Odsiedziałem 10 lat po więzieniach, rozumiecie? I żyłem w świecie przestępczym, gdzie stres mnie zżarł. Geny plus stres spowodowały, że jestem łysy. Strzygę się tak. Wiecie dlaczego? Bo jak się nie strzygę, to wyglądam jak kretyn. Rozumiecie? W ogóle patrzę sam na siebie w lustrze, wyglądam jak kaktus. Rozumiesz? I się sam sobie nie podobam. W związku z tym, że się zaprzyjaźniłem z taką prawdą Bożą z przypowieści Salomona, że człowiek dobry samemu sobie czyni dobrze, to się strzygę, bo nie chcę oglądać przed ciebie tego kaktusa. To jest proza życia, jeżeli chodzi o filo, to jest sprawa mojej łysiny. Aczkolwiek mogę stworzyć wiele koncepcji. Dlaczego tak mam? Ale jakbym stworzył takie koncepcje, bym się cofnął. Cofnąłbym się. Wycofywanie się stanowi podstawę buntu i zwiedzenia. Zrozumcie to. Ludzie cofający się idą w bunt i w zwiedzenie. Kurczę, każdy człowiek. Mi cię tłumaczą ludzie, różni ludzie. Ja człowiekowi mówię, jesteś w chorym, zhumanizowanym systemie religijnym, jeszcze jesteś tam pastorem. Tak mu mówię. A on mi mówi, dlaczego on tam jest. Ja mówię, ja ci powiem, dlaczego tam jesteś. Jesteś tam, tak? Bo to miejsce zaspokaja twoje różnorakie instynkty psychofizyczne. Szanują cię tam. Dostajesz tam pieniądze. Nie pierdziel mi głupot, tak? Że jest jakaś wyższa sprawa w tym temacie. Rozumiesz? Wyższa sprawa. Nie ma wyższej sprawy. Jest taka federacja jedna w Polsce, co tam każdy pastor z tej federacji dostaje po $500 miesięcznie. O, nie mówcie jaka. Tam jak się chrzci w tej federacji, to każdy musi powiedzieć do mikrofonu, jest filmowany, rozumiecie? Albo nagrywany. Kilka słów, jak trafił do tej wspólnoty. Wiecie dlaczego? Powiem się dlaczego. Bo istnieje w całej tej federacji określona pula ludzi w roku, o której trzeba poinformować Stany Zjednoczone. Bo na tej podstawie są przydzielane pieniądze. Rozumiecie? Jest taka jedna federacja. Ja znam tam różnych pastorów z tej federacji. Tak? Ale żaden z nich nie powie do mnie takie rzeczy. Jestem tutaj, bo dostaję $500 miesięcznie. Nikt mi nie powie tego. Każdy mi tłumaczy, że to jest miejsce, do którego posłał go Pan. Pan mnie tu posłał. Wiecie, co ten człowiek zrobił? On się cofnął. Cofnął się. Wszedł w miejsce, które musiał teraz wytłumaczyć jakoś. I tak jest z wieloma ludźmi. Pokazuję wam pewne zjawisko tylko. Chodzi o to, że
To jest filozofia wycofania. Wycofanie jest podstawą buntu i zwiedzenia. Gdy człowiek wycofuje się, to życie w nim obecne i pracujące na jego korzyść zaczyna gasnąć i zaczynają się pojawiać różne formy ciemności w człowieku, który się wycofuje. Ciemność w relacjach, ciemność doktrynalna, ciemność emocjonalna, ciemność umysłowa, ciemność poglądowa. Każde cofnięcie spowoduje, że jakaś ciemność przyjdzie do twojego życia. Każde cofnięcie. Zrozumcie, to ja wam coś powiem. Jest napisane, jesteście światłością świata. Amen, ty jesteś światłością świata. Wiesz, o co chodzi z lampą? Lampa świeci w tą stronę, w którą jest skierowana. Znaczy, my tak stoimy i świecimy. Tam świecimy. Jak my tak stoimy i my świecimy, to my widzimy jasność. Jest jasno wokół nas. Ale posłuchaj, mam taką, powiem ci coś o lampie. Lampa nie świeci tam. A rozumiesz, o co tutaj chodzi? Tam jest ciemno. Kiedy cofasz się, tak? To cofasz się w miejsce ciemne. Ciemne. Twoje świecenie się skraca. Wiesz, jak się cofa człowiek systematycznie do tyłu, to jego świecenie się skraca. I w pewnym momencie wiesz, co ten człowiek widzi? To, co widział 15 lat temu. On widzi tak płytko, jak kałuża po deszczu. I potem to mówi, twoje objawienia są niebiblijne. Ja mówię, twój mózg jest niebiblijny. Problem jest taki, że twój mózg jest niebiblijny. Moje objawienia są tak bardzo biblijne, że nawet nie wiesz. Tylko ty już nie umiesz czytać Biblii. Bo ty już widzisz tak krótko. Ty już tu widzisz tylko. Wycofywanie się może przybierać różne formy. Przeczytam kilka głównych tych form. Dewiacje życiowe. Różne dewiacje życiowe. Wcześniej opisywany bunt. Religia, następna sfera. Subkultury różne. Ludzie się cofają i wchodzą w różne subkultury w chrześcijaństwie. Ja mam człowieku zjazd, jak ja to widzę. Cofnie się i on teraz jest w ruchu proroczym. On się, rozumiesz? Jest w ruchu proroczym. Ruch proroczy. Co to jest ruch proroczy? To w ogóle jest za ruch. Co to jest ruch proroczy, powiedzmy? Co to jest? Ja nie wiem, co to jest ruch proroczy. Takie coś nie istnieje, tak jak nie istnieje ruch ewangelizacyjny. My, rozumiecie? Czasami słucham w kościołach, mówię, my jesteśmy tak bardziej na ewangelizację skierowani, a więc przez dywiację. Istnieje tylko pełna Ewangelia. Pełna Ewangelia. Pełna Ewangelia. Pełna Ewangelia. Wszyscy mamy uzdrawiać chorych, wszyscy mamy wskrzeszać zmartwych, wszyscy mamy uwalniać od demonów, wszyscy mamy głosić Ewangelię, wszyscy mamy prorokować. Wszyscy. Wszyscy. Na różnym stopniu to jest zupełnie inna rzecz. Tam, gdzie się Bóg powoła, to ci otworzy, okej. Okay. Ale ty musisz rozumieć, to jest moje. Nie ma ruchu proroczego. Jaki ruch proroczy? Właśnie powstał ruch proroczy w latach 80. Ale kościoły prorocze. I oni prorokują. Takie pierdoły opowiadają, że mnie włosy rosną na głowie. Przebudzenie idzie do Polski. Przebudzenie jest w Polsce. We mnie na przykład. Jestem częścią przebudzenia. Po prostu. Przebudziłem się. Wziąłem się, przebudziłem. Jestem normalnym zielonośrodkowcem. Prawdziwym. Takim jak Jezus. Co jest przeciwną wycofywania się? Przeciwną wycofywania się jest rozwój. Chcę, żebyście zrozumieli. Nie ma innego antidotum na wycofywanie się. Tylko rozwój. Tylko rozwój. Nie ma, że ja sobie postoję i nie będę się wycofywał. Ludzie niektórzy mówią, to jestem taki, wiesz, taki chrześcijanin, przecież nie jestem taki hop do przodu. Ja mówię, jak nie będziesz hop do przodu, to diabeł cię wciągnie nochem jak Kerkę Koksu. Rozumiesz? Diabeł cię rozsypie i mu się źrenicą tworzy. Ale towar. Tak cię wciągnie. Jak będziesz stał i mówisz, ja jestem taki hop do przodu. Pamiętaj, najciężej trafić ruchomy cel. Jeżeli chrześcijanin stoi w miejscu, to i tak się cofa. Stanie w miejscu jest cofaniem się.
usiłowanie byciem spokojnym, rozumiecie, zrównoważonym, tak, chrześcijaninem, doprowadzi cię do tego, że będziesz się cofał. To nie jest żaden rozwój. Rozwój to nie jest. Wiecie, ludzie do mnie, ja mówię, czego chcesz? Ja chcę mieć, mówi, stabilność finansową. Ja mówię, co to jest stabilność finansowa? I wiecie, co człowiek mówi, co to jest stabilność finansowa? Ile on w miesiącu zje, ile wyda na prąd, na gaz, ile mu ciuchów potrzeba. I on zrobi taką kartkę papieru, mówię, to jest stabilność finansowa. Ja mówię, to jest dzień dobry stagnacją. Taki tytuł jest tego wypracowania. Dzień dobry stagnacją. Rozwój. Jedyna rzecz. Rozwój. Jeżeli się nie rozwijasz, to się cofasz. Rozwój to ukierunkowany, podkreślam słowo ukierunkowany, czyli skierowany w odpowiednią stronę, tak? Proces, ponieważ rozwój jest procesem. Istnieje krok chrześcijan, którzy oni chcą zrobić siedmiomilowy budynek, chcą założyć, zrobić wielki krok. Czyli się to pamiętać się mówiło, to jest ważna sprawa. Rozwój jest procesowy. A więc rozwój to ukierunkowany proces, w wyniku którego następuje ciągły, zaznaczam, ciągły wzrost istotnych cech życiowych. Ciągły wzrost. Co to znaczy? To znaczy, że spotkam cię jutro i masz być lepszy niż jesteś dziś. W następną niedzielę macie być lepsi niż jesteście dziś. Inaczej trzeba pokutować. Nie to, że ty masz wytrzymać. Ja wytrzymam w tym stanie. Nie masz wytrzymać w tym stanie. Ty w następną niedzielę masz być lepszy. Masz iść dalej. Rozumiesz? Dalej. Masz się rozwinąć jakoś. I powiem ci najlepszy numer, w tym się w ogóle odpoczywa. Bo to jest łaska. To się dzieje. Rozumiesz? Ja za chwilę o tym będę mówił. Chodzi o to, że to nie jest uciążliwe. W ogóle rozwój nie jest uciążliwy. Wbrew temu, co nam diabeł ładuje do głów. Diabeł mówi tak. Uspokój się, poleż, wytrzymaj. Jak już, patrz, jak on nie może nas zgasić w ten sposób, że wejdziemy w jakieś typowe cofanie się, to mówi do nas, uspokój się. Nagromadź to wszystko, kamery będą cię widzieć, a wiadomo, jak to będzie z tym kościołem mocy tam za rok. Może zamkną Celońskiego, coś mu wygrzebią, rozumiesz? Nie zamknął, karalność mi minęła. Chodzi o to, ja wam powiem, co będzie za rok. Jeżeli Pan Jezus nie wróci za rok, tak? To będzie nas tutaj dwa albo trzy razy więcej. Będziemy mieli dużo więcej pieniędzy. Będziemy robić takie rzeczy, tak? Że demony pospadają ze stołków w tym mieście i w całym kraju. Takie rzeczy będziemy robić. Postawimy namiot uzdrowienia i będziemy uzdrawiać codziennie. Rozumiesz? Postawimy namiot, będą po zmiany wchodzić, będą uzdrawiać codziennie. Taki numer wywiniemy służby zdrowia. No, takie coś będziemy robić, tak? A diabeł mówi, nie, tam za bardzo się nie afiszuj, nie za bardzo. Tak? Bądź taki zdystansowany. Zdystansowany to wycofany. Nie ma czegoś takiego jak dystans w Królestwie Bożym, tak jak nie ma czegoś takiego jak dystans małżeństwa. Rozumiecie, o co tutaj chodzi? Nie ma zdystansowania w relacjach z dziećmi. Jaki dystans? Nie ma dystansu. Miłość nie ma dystansu. Zauważyliście takie coś? Kiedyś miałem taki BMW. Kiedyś jak jeszcze w świecie byłem. I odkryłem, że w tym BMW nie wzięli, przykręcili taki klocek pod pedał. Oni go przykręcili tam po to, żeby nie jeździć nim 200 na godzinę czy tam ileś, nie? Więc odkręciliśmy klocek. Tak? To ja chciałem jeździć tyle, ile ten samochód może jeździć. Więc jeździliśmy tak, że nam się droga zwężała. Nikogo nie zachęcam, żeby to robił. Tak? Ale pokazuję wam, że dystans, on powoduje zwolnienie. Wiesz, po co jest dystans? Każda forma dystansu jest po to, żebyś zwolnił. Ty nie możesz zwolnić. Ty nie jesteś po to, żeby zwolnić do końca dni tu na ziemi. Wczoraj widziałem w internecie, jak brat Morris Cerullo, mający 80 parę lat i będący po jakimś ataku serca czy czegoś, ja nie wiem,
Znowu stał na scenie, proszę Ciebie, podnosił ręce i ludzie padali pod mocą, proszę Ciebie, trzymali Morrisa, bo już ledwo chodzi, rozumiesz? Morris dawno może siedzieć w domu ze żoną Morrisa. Nie wiem, jak ma na imię żona Morrisa. Ale Morris tego nie robi. Ma 80 parę lat. Tak? Nie utyskuje, że go łamie w plecach. Wiecie, co robi? Uzdrawia chorych, wypędza demony, głosi Ewangelię, prorokuje do ludzi. Tak? Ma ekipkę, co go podtrzymuje. Tak? I dalej robi swoje. Nie wycofał się. Przecież może. Czemu on się nie wycofuje? W ogóle takie pytanie. Po co 80-parolatkowi w ogóle takie rzeczy? Jaki to jest cel w ogóle? Przecież człowieku, rozumiesz, że to kapcie wsadzić, nogi w kapcie, siedzieć, proszę Ciebie, i oglądać swoje wideo. Tak? Z dawniejszych lat. Nie. Bo to nie jest rozwój, bo brat Morris Cerullo wie, co to znaczy rozwój. Głosi o tym tyle lat. Ukierunkowany proces, w wyniku którego następuje ciągły wzrost istotnych cech życiowych. Życie musi się w nas powiększać. W następną niedzielę więcej życia musi być w nas. Więcej życia, tak? Więcej życia Bożego w nas. Zobacz, przypowieści Salomona, 11 rozdział, 28 werset. Przypowieści Salomona, 11 rozdział. 28 werset. Mówi tak. Sprawiedliwi rozwijają się. Sprawiedliwi rozwijają się. Tak? Jesteś sprawiedliwy, narodzony z Bożego Ducha. Skazany na rozwój. Ty jesteś skazany na rozwój. Bóg jakby nie przewidział dla Ciebie innej formy egzystencji na ziemi. Tylko formę rozwoju. Tylko i wyłącznie. To Boży zamysł i plan dla Ciebie i dla mnie. Aby się nie cofać, to trzeba się rozwijać. Aby się nie cofać, to trzeba się rozwijać. Jakie są podstawy rozwoju? Chciałbym, żebyście sobie zapisali trzy elementy z Pisma Świętego i potem je postudiowali. Księga Izajasza 43, 16-19. Księga Izajasza 43, 16-19. Wspomniane przeze mnie przed chwilą przypowieści Salomona 11, 27-30. Przypowieści Salomona 11, 27-30. I Księga Hioba 8, 11-14. Księga Hioba 8, 11-14. I teraz pierwsza rzecz. Jaka jest pierwsza podstawa rozwoju? Trzeba uwierzyć w swój rozwój i dostosować do tego swoje wyznanie. My musimy uwierzyć, że rozwój jest planem Boga dla nas. I musimy dostosować do tego swoje wyznanie. A więc wstajemy rano i mówimy: Panie, będziemy się dzisiaj rozwijać. Panie, ja będę się dzisiaj rozwijał. Ja będę się dzisiaj rozwijał, Panie. Ja wierzę w swój rozwój. Po drugie, trzeba uwierzyć w absolutną porażkę diabła w wyniku ingerencji Jezusa. My nie możemy zakładać, choćby przez mikrosekundę, że nasz rozwój zostanie zatrzymany. Nic Cię nie zatrzyma. Diabeł jest zbyt słaby, żeby móc się zatrzymać. Kiedyś jak zobaczymy diabła w szczycie jego kariery, to się będziemy śmiać. Rozumiecie, my się uśmiejemy w ogóle. Jezus Cię weźmie za rękę kiedyś i pokaże Ci: zobacz, przed czym drżałeś. Rozumiesz, zobacz, dziecko moje. A Ty powiesz: Panie, naprawdę ten menel? Ja myślałem, że to ktoś wielki. No bo on się tak przedstawił. Przedstawił się, że jest taki wielki. Straszył Cię 60 lat. Straszył Cię i straszył. Wszystkim Cię straszył. Po trzecie, trzeba odciąć się od porażek za pomocą wiary i wyznania. To znaczy, że jeżeli Ty doświadczałeś porażek różnych w życiu, to Ty nie możesz ich brać na warsztat, tak?
pod tytułem, że rozpamiętujemy teraz ciężkie dni. I skoro było mi trudno, to teraz też może się to zdarzyć. Nic takiego się nie zdarzy. To, że coś się zdarzyło w twoim życiu patologicznego, to nie oznacza, że to się zdarzy. To w ogóle nijak się ma. Wywal to z głowy. Wywal to. Zapomnij. Jak ktoś ci przypomni, to powiedz, nie wiem, o czym mówisz. Mam świetną amnezję. Wyznawaj to, że nie masz nic wspólnego, tak, z poprzednimi porażkami w twoim życiu. Nie mam nic wspólnego z moimi błędami, w imieniu Jezusa. Ja nie błądzę. Ktoś mi powiedział, błądzisz? Nie. Ale tam miałeś jakieś na koncie błędy w swoim życiu? Precz diable. Rozumiesz? O to się tak rozmawia. Precz diable. Ktoś ładnie powiedział, napisał w internecie, że jeżeli diabeł będzie chciał ci przypomnieć twoją przeszłość, tak, to mu opowiedz o jego przyszłości. Po czwarte, trzeba uwierzyć w realne działanie łaski w twoim życiu i poniżyć przez to swoje naturalne zdolności. Popatrz, nam się sukces kojarzy z tym, tak, mamy władowane przez stare życie całe, że to, co my mamy naturalnego, jest wszystkim, co my posiadamy. Otóż nie. To, co masz naturalnego, o tym za chwilę powiem, ma być w odpowiednim miejscu ułożone. Natomiast w co ty wierzysz? Ja wierzę w łaskę. Czyli mimo tego, że ja nie posiadam różnorakich zdolności, czy też mam jakieś zdolności i uwarunkowania naturalne, tak? Ale innych nie ma, to nie ma to żadnego wpływu na twój rozwój. Bo twój rozwój jest oparty na łasce, czyli Bożej zdolności w tobie, a nie twojej zdolności. Czyli Boże, ja się będę rozwijał, dlatego, że ty jesteś we mnie, tak? I jesteś skończonym rozwojem. Ty jesteś rozwojem Boże. Po piąte, trzeba poniżone zdolności uznać za narzędzia i zacząć w wierze ich używać. Czyli ja teraz, kiedy biorę te zdolności i je poniżam i nad nie wrzucam łaskę, i mówię, że one nie są najważniejsze, to w tym momencie, posłuchaj, twoje naturalne zdolności, kiedy ty je poniżysz, czyli przeprowadzisz je przez krzyż, nabierają mocy przerobowej i stają się częścią łaski. To jest szok w trawkach, co się dzieje, tylko tego nie wolno zamienić. Bo wielu ludzi się pomyliło. Wielu ludzi natychmiast wzięło swoje talenty i zdolności i tylko na podstawie nich zaczęli robić rzeczy i się rozwijać, rozumiesz? To jest wielka porażka. Bo oni się wypalają, a to się robi inaczej. Mówi się, Ojcze, w imieniu Jezusa, ja poniżam wszystkie moje talenty i umiejętności naturalne, tak? I ja teraz ogłaszam, że mój rozwój i sukces jest ściśle związany z łaską. I teraz to się dzieje. I teraz, kiedy to się w tobie układa, to ty mówisz, Ojcze, a teraz z tego miejsca, gdzie już nie zależę od moich naturalnych zdolności, ja zaczynam wierzyć, że każdy mój talent, tak, zostanie prawidłowo zużyty. I to jest mistrzostwo świata. To trzeba odpowiednio wejść w ten temat. Z odpowiedniej strony. U Boga to ma znaczenie, z której strony się wchodzi. To jest bardzo ważne. W duchu ma znaczenie każda rzecz, nie tylko cel. Wiecie, u Boga nie ma czegoś takiego, że cel uświęca środki. Tam jest droga ważna. Jezus powiedział, ja jestem droga. Czy ta droga jest ważna? Jezus powiedział też, ja jestem brama. Czy ta brama jest ważna? Ważna jest droga, którą dochodzimy do bramy i brama, przez którą przechodzimy. To nie tylko cel jakiś. Szósta rzecz. Trzeba szczerze poddać Bogu swoje zaburzenia i rozpocząć wspólnie z Bogiem pracę nad nimi. I to jest to, co Beatka powiedziała. Szczerze poddajemy Bogu swoje zaburzenia. Przestajemy się szczypać. I przestajemy mówić, bo ja jestem w służbie, bo ja jestem liderem, to teraz ja nie potrzebuję, ja tylko Boga potrzebuję. Ja wielu ludzi, jak patrzę na nich, mówię, ja tylko Boga potrzebuję. Przecież to, że on mówi, że on tylko Boga potrzebuje, to oznacza, że on się już broni przed tym, żeby ten Bóg zadziałał. To, że jest obrona człowieka. Boga potrzebuje. Kiedyś do mnie taki człowiek dzwoni i mówi do mnie, tam coś mi wytłumacz, zaczynam mi tłumaczyć, mówię, ale to nie tak jest. Ja mówię, ty jesteś normalny w ogóle? Zadzwoniłeś do mnie i mówisz, coś mi wytłumacz, mówisz, nie tak to jest. No bo ja mówię, odebrałem od Boga, mówię, to zadzwoń do Boga, nie dzwoń do mnie więcej.
Ma telefon do Boga jakiś? On mówi, co ty do mnie musiałby ty? Masz do mnie telefon, zadzwoniłeś do mnie. I ty mi tłumaczysz coś, tak? Po co przyszedłeś do mnie? Co to w ogóle jest za jakaś bzdura? Ja sobie nie wyobrażam tego, że idę do szkoły, tam jest nauczyciel, tak? I teraz on mi do mnie mówi, że 2 razy 2 jest 4, tak? A ja mówię, ja się z tym nie zgadzam, ja mam inną koncepcję. Dzisiaj to się tak nie robi. Kiedyś to matematyczka, proszę ciebie, nasza, to proszę ciebie, wiesz, taka linijka była, jak to pianino, taka jedna. Chodź tutaj, mówimy. Brała tą linijkę, proszę ciebie, jak ktoś dostał tą linijkę przez plecy, raz, proszę ciebie, zawsze dla niego 2 razy 2 było 4. Tak? Ja do tej pory pamiętam, jej człowiek mówi, kładę, zapamiętaj, cholero, nigdy nie dziel przez zero. To w ogóle, rozumiem, to w ogóle człowieku. Tam nie było. Zeszyt jakiś leciał przez całą klasę. Proszę cię, ty wiesz. Matematykiem mi wbiła do głowy, że hej. Jak to można dzwonić do człowieka i powiedzieć do niego, zadać mu pytanie, samemu sobie odpowiedzieć, a potem rozumiesz. I mówisz, ja tylko Boga słucham, i on do mnie dzwoni, jeszcze do mnie mówi, że on Boga słucha. A co mi to obchodzi, kogo ty słuchasz? Rozumiesz? Ja mam jedyną przyjemność, żeby się z tobą w niebie dopiero spotkać, w ogóle nie chcę cię poznać. Rozumiesz? W ogóle dzwonisz do mnie, to coś do mnie masz, coś chcesz. Jak ja do kogoś coś dzwonię, to jestem grzeczny i uprzejmy. Jak ja coś od ciebie chcę, przychodzę, dzień dobry, proszę panią, czy są bułki? Są. Bardzo dziękuję. Rozumiesz, biorę bułki, wychodzę. Ja się z nią nie kłócę, że ta bułka to jest mleko. Tak? Bo ja następnym razem nic nie sprzedam. Siódma rzecz. Trzeba skupić się na swoim rozwoju, a nie na cudzych życiowych sprawach. Rozumiecie, przyjaciele? Skupiamy się na swoim rozwoju, a nie na czyichś błędach i wypaczeniach. Mój rozwój, moja pokuta, moje życie, mój Jezus. A nie tam ktoś mówi, po tamtym ma tak, a co mnie obchodzi? On może mieć pięty z przodu, rozumiesz? Mnie nie interesuje, co kto ma. Mnie interesuje, żebyś ty miał życie jak należy. Bo Kościół, tak? Kościół jest tak silny, jak są silne jednostki. Ludzie mówią, bo ja mam przez to problemy, więc ja jestem w szoku, to ludzie mówią tak. No wiesz, bo jest się w takim nauczaniu, to się tak ma. Ja mówię, kto ci każe być w takim nauczaniu? Co cię pędzi, rozumiesz, że ty wstajesz rano i idziesz do baptystów? Co ty masz w głowie? Kiedyś jednego musiałem uwalić od ducha baptystycznego, człowieku. Co cię pędzi tam? Powie, co? To cię, co w ogóle, co, po co ty tam idziesz? No po co? Żeby twoją teologię poprawić? Rozumiesz? Czy oni twierdzą, że języki przeminęły z epoką brązów? Na przykład. No to, na co to w ogóle? A bo tam chodzę, ja mówię, chodzisz, no człowieku, chodzisz. No ja byłem kiedyś w takim kościele, co pastor powiedział taką rzecz, mówi, marzę o tym, żeby was pochować. Rozumiesz? Bo on miał takie marzenie, żebyśmy teraz wszyscy tutaj do końca w tej kupie siedzieli, proszę ciebie, uschli i człowieku i tyle. I się mówiło, że jak się odchodziło, to się szło do innego kościoła, to się zdradzało. Zdradziłeś kościół. Jaki kościół? Przecież tutaj, ja bym stąd nie wyszedł w życiu, jakby tutaj było życie. A jak tam jest wieko trumny powieszone człowieku zamiast garniszy, rozumiesz? No to na cholerę ja mam tam siedzieć. Rozumiesz? Ja przecież co, ja jestem samobójca? Rozumiesz? To w ogóle sorry, wiesz? Niech ci nie każe być w lewym nauczaniu. Wyjdź stamtąd! List do Koryntian. Wyjdźcie spośród nich i nieczystego nie dotykajcie. Czuję. Kiedyś mnie zaprosili do kościoła baptystów jednego. Tam starszą zboru była taka aparatka. Człowieku, zaczęły się cuda dziać. Ludzie zaczęli rodzić się na nowo. Zaczęli być chrzczeni w Duchu Świętym. Głuchy zaczął słyszeć. Wyleciała przed tym baptystową. Stała człowieku i się darła człowieku. Nie zgadzam się! Czy ty się zgadzasz, czy się nie zgadzasz, człowieku? To była nasza ostatnia wizyta, baptystowo padło. 90% kościoła wyszło, została ta aparatka, jej mąż, jeszcze dwóch takich, którzy byli zaczarowani przez nią. Kłódkę zamknęli na baptystowy. Uważam to za bardzo dobrą usługę. Bardzo sobie cenię takie rzeczy. Trzeba skupić się na swoim rozwoju. Ok? Twój rozwój. Bo ty z tego będziesz żył. Wiesz, z czego ty będziesz żył? Z tego, jak ty się rozwiniesz.
Ty nie będziesz mógł kiedyś przed Boga iść i powiedzieć: Panie, bo siedziałem w takim kościele i tam tak nauczali, to ja tak miałem, ja się nie rozwinęłem, ja się zwinąłem, się cofnąłem i tak, Panie, mam. I co myślisz, że co Ci Bóg powie? Po co tam byłeś? Panie, myślałem, że Tyś mnie tam posłał. Słuchaj, Bóg nigdy nikogo nie posyła w miejsca patologiczne. Uwierz mi. Chodzisz w różne miejsca, bo chcesz. Mamy takie urządzenie, mamy pod tytułem wolna wola. Tylko my uważamy, że cały czas Bóg do nas mówi. Tak? A Bóg mówi cały czas, tylko nie znaczy, że my słyszymy te rzeczy. W życiu Cię Bóg nie pośle tam, gdzie nie ma pełnej Ewangelii. No proszę Cię. No proszę. No posłałbyś swoje dziecko do szkoły takiej, gdzie proszę Ciebie się zbiera broń. Taka jest szkoła na przykład, proszę Ciebie. U nas jest bardzo bezpiecznie. Zawsze Pan woźny zbiera broń od dzieci. On tam noże tutaj rewolwery. Ja nie posłał dziecka w takie szkoły. Ósma rzecz. Trzeba zerwać kontakty z ludźmi, którzy nas ściągają w dół. Jak Cię ktoś ściąga w dół, rozumiesz? Jest tak zwany cooler, wylewa na Ciebie zimną wodę, tak? On Cię ściąga w dół. Zerwij kontakt. Nie bój się tego. Nie bój się takich rzeczy. Ja dzisiaj, moje życie jest między innymi sumą pozrywanych kontaktów różnych. I bardzo to sobie cenię. Dziewiąta rzecz. Trzeba ustawicznie odrzucać każdy symptom śmierci, zastępować go jakąś konkretną formą życia, czyli prawdy lub miłości. Zobacz, jeżeli Ty widzisz coś w swoim życiu, to widzisz, czy to przynosi sukces, czy porażkę. Jak ktoś przynosi sukces, to jest sukces. I w ogóle nie dyskutujemy o tym. Jak ktoś przynosi porażkę, to nie nazywamy porażki sukcesem, tylko porażką, ok? Wywalamy porażkę i zastępujemy określoną prawdą, która przyniesie nam sukces. I ostatnia rzecz. Trzeba porzucić mrzonki o tak zwanej wierze poprzez zdyskredytowanie i zastąpienie ich realnymi aktami wiary. Nie mówimy, że wierzymy, jak nie wierzymy. Nie robimy z siebie pajaców na gumce. Mówią, że wierzą, nic nie robią. Wierzysz, tak, odważny jesteś, tak. Chodź, idziemy zrobić to, tamto. Nie, bo ja mam teraz inne sprawy. Pan mnie nie prowadzi tam. Gdzie Pan nigdzie nie prowadzi? Gdzie Pan najlepiej prowadzi w takie miejsce, gdzie proszę Ciebie możesz przyjść, odpełnić swoje i to wszystko. Rozumiem, że takie miejsce, gdzie Pan prowadzi. Prawdą jest to, przyjaciele, że mamy wiele mrzonek. Mrzonki różne. Tak? Wiara jest widzialna. Rozumiecie? Wiarę widać. Jest napisane: Jezus, zobaczywszy ich wiarę. Pamiętacie ten fragment? Zobaczywszy ich wiarę. Jaka jest wiara? Widzialna! Zobaczywszy ich wiarę, zadziałał. Rozwój, a nie cofanie się. Proszę Was, weźcie sobie to do serca. Wszystko leży w naszych rękach. Chrystus jest nasz. Łaska jest nasza. Moc nieba jest nasza. Rozumiecie? Mamy wszystkie narzędzia, których potrzebujemy. Bóg jest zawsze po naszej stronie. Nigdy nas nie potępia. Nigdy nas nie odrzuca. Nigdy nas nie wyśmiewa. Nigdy nie stawia nam poprzeczek. Przychodzi do nas z mocą swoją i mówi: dziecko moje, skorzystaj. Jeśli dziecko upada, przychodzi z krwią Jezusa i mówi: dziecko moje, umyj się. Rozumiecie? Taki jest ten nasz Bóg. A więc nie możemy powiedzieć, że czegoś nie posiadamy na dziś i musimy się cofać, bo jest nam ciężko. Jak zawsze ktoś mówi: jak ja bym, tak jak u Ciebie? No ciężko, a więc ciężko było Jezusowi na krzyżu. Jemu było ciężko. Mnie nigdy tak nie było ciężko jak Jemu. Nigdy w życiu. Rozumiecie? Różne rzeczy przechodziłem w życiu, nigdy mi tak nie było ciężko. Nie w starym życiu tak nie było ciężko. Nigdy. Ja sobie czasami przypominam najgorsze moje stany psychiczne i nigdy mi tak nie było ciężko, jak było Jemu. Rozumiecie? Nigdy. W ogóle nie uszalajmy się nad sobą. Nie uszalajmy się. Nie uszalajmy się. Wstańmy proszę. Dobry Ojcze, ja dziękuję Tobie, że Ty nas powołałeś do rozwoju, a nie do cofania.
Ojcze, my jako Twój Kościół, jako poszczególni ludzie, jako cała wspólnota, Ojcze, my stajemy w wierze przed Tobą i my ogłaszamy, Ojcze, w imieniu Jezusa, że my się nigdy nie wycofamy. Ojcze, my nie będziemy się cofać. Ojcze, i nie tylko dlatego, że wiemy, że nam z tyłu jest śmierć, ale dlatego, Ojcze, że jesteśmy światłością tego świata, że nasze życie jest powołane do sukcesu. Ojcze, uwielbiamy Cię za to. Ojcze, my proklamujemy rozwój w naszym życiu. Rozwój w każdej dziedzinie życia. My w imieniu Jezusa przeklinamy każdą formę śmierci i nakazujemy, aby w to miejsce weszło życie. My odcinamy się od każdego myślenia związanego z wycofywaniem się i rezygnacją. My związujemy demoniczne siły wycofywania się i rezygnacji i ustanawiamy w imieniu Jezusa, że idziemy do przodu, że zachowamy nasze dusze, że nie będziemy tymi, którzy przynoszą jakąkolwiek formę porażki do własnego życia. Duchu Święty, bierzemy od Ciebie wszystko, co mamy. Bierzemy od Ciebie moc, bierzemy od Ciebie krew, bierzemy od Ciebie pokutę, bierzemy od Ciebie łaskę, bierzemy od Ciebie wszystko, co jest nam potrzebne do życia i pobożności. To jest już w naszym duchu, a teraz my to wdrażamy do każdego elementu naszej duszy i ciała. Nie cofniemy się na to. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Amen.